Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie naprawdę nietypowy. Z pewnością teraz zapytacie, dlaczego nietypowy? Ponieważ miał się pojawić prawie miesiąc temu na moim kanale. A w tym odcinku wydałem ponad 323 bilety na tryb Wielka Gra, po czym pojawiła się aktualizacja w grze Brawl Stars i później całkowicie wypadło mi z głowy, że nagrałem ten odcinek. Kiedy dzisiaj zalogowałem się do gierki i zobaczyłem, że za dwa dni znowu jest tryb Wielka Gra dostępna w grze, to mówię, kurczę, Farel, ty chyba jakiś odcinek na ten temat nagrywałeś. Chciałem wam jeszcze przypomnieć, że wraz z innymi youtuberami organizujemy dla was przekozacki konkurs, gdzie wygrywa aż 6 osób. 5 osób wygrywa pełną wersję gry Minecraft, a jedna osoba wygrywa, uwaga, uwaga, elektryczną hulajnogę. Chyba każdy z was chce albo ma takie marzenie, żeby polatać sobie elektryczną hulajnogą na wakacje. Link oczywiście znajdziecie w opisie. Wystarczy, że zafollowujecie wszystkie nasze Instagramy. Za każdego Instagrama dostajecie punkty. Im masz tych punktów więcej, tym twoja szansa na wygraną jest większa. A w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie, jak mi poszło miesiąc temu. Ile wydropiłem golda, ile udało mi się wydropić żetonów. Oczywiście wszystko odbywało się na token dublerach, kupowanych za pieniądze. Wydałem ponad 100 zł na ten odcinek, na token dublery. Ile razy byłem bossem i ile w ogóle całego profitu wyszło. Wrzucam ten materiał, ponieważ chcę, żeby on był u mnie na kanale. Jest naprawdę mega fajny, jest to mega super doświadczenie, gdzie możemy sobie porównać, ile wydając tiketów możemy wydropić skrzynek. A po drugie, co to za różnica, kiedy było nagrywane. Jeżeli ten odcinek ktoś obejrzy za rok, nie ma to najmniejszego znaczenia. Więc moi drodzy, jeżeli chcecie kolejny odcinek, gdzie tym razem wydaję na przykład 400 tiketów na tryb Wielka Gra, zostawcie łapeczkę w górę, 20 tysięcy łapek i nagrywamy kolejny odcineczek. Jak widzicie na moim koncie znajduje się 322... Jak widzicie na moim koncie znajduje się 323 bilet... Jak widzicie na moim koncie znajdują się 323 bilety, które wydamy dzisiaj na wielką grę. Za ile event się kończy? Za 49 minut. O kurczę, nie wiem, czy zdążymy wszystkie bilety wygrać. 320 podzielić na 20 to jest 16. 16 razy 2 minuty każda runda. 32. No, myślę, że powinno się udać. Ok, stawiamy od razu 20 biletów. A w drużynie przeciwnej jest Shelly Adra Pro, tak? Tak się gościu nazywał. Ok, jednego gościa mamy jeszcze na awku. No, nieciekawie się zapowiada. 10 sekund, 2% i uwaga, czy zdążą chłopaki dobić? Tak jest! Woo! Udało się, moi drodzy, przed 2 minutami ukończyć ten mecz. Czyli na nasze konto trafia ile? 420 tokenów. Zapomniałem kupić token dublera. Co ja zrobiłem? Leon! Bossem, ja dziękuję. Przecież to będzie mega ciężkie chyba. Zobaczymy. W sumie na tą mapę Leon, nie wiem, jak będzie się spisywał. No dobij go! Pięknie, 2 minuty 27. To chyba będzie przegrana. Tak jest, niestety, Leon wygrał. Lecimy z kolejną gierką, jeszcze mamy do wydania 280 tiketów. Mi się wydaje, że tak do 200 paru skrzynek uda nam się dzisiaj dobić. W przeciwnej drużynie jest teraz Rosa, no, bomba. Jeszcze raz, Farel, jeszcze raz. Patrzcie, sekundę przed, co tu się wydarzyło? Uratowałem tą gierkę, naprawdę, wow. Ile? 360? 420! O, teraz 840 posypało. No tutaj już jest ciekawie. Zmienimy sobie teraz skin do Jessie, bo coś, kurczę, jednak słabo szło tą naszą kaczuszką. I ja jestem bossem, nie mam pytań! Ojejku, no dobra. Zobaczmy, jak mi pójdzie. Mam nadzieję, że długo wytrzymam. Oj, wjechała we mnie ultem. Dobra, dobra, dobra. No i moi drodzy, 3 minuty, 11. Dosyć ładnie. Ile za to będzie żetonów? Uwaga. 520. Wow, 1040. Ślicznie. Kolejny meczyk i znowu bossem jest Shelly. Ojejku. Dawaj, primo. No primo, 700 HP, no. 2 minuty 22. Powiem wam, że dzisiaj te składy to mi bardzo słabe dobiera. Myślałem, że pójdzie troszeczkę lepiej. 360 razy 2, 720. Moi drodzy, musiałem dokupić gemę na token dublery, więc strzelcie łapeczkę w górę. Wiem, że lubicie takie odcinki. Mam nadzieję, że zostawicie pod tym filmem tak 15 minimum łapek w górę. 15 tysięcy łapek w górę, przepraszam. Kupujemy token dubler kolejny i jeszcze jeden od razu. I lecimy z kolejnym meczem. Chyba tą Jessie też trzeba zmienić. Zmieńmy ją teraz na smutnego rycerza Jessie razy 20. Lecimy. Okej, okay, ja po raz kolejny jestem bossem. Halo, czy tak to działa, że jak zmieniam skina, to będę bossem? Sprawdźmy. Oj, to chyba wlazłem w ogień ośmiobitowca. Tak, 3 minuty, 1 sekunda. Niepotrzebnie wszedłem, ale jest git. Ile żetonów? Uwaga, chyba najwyższa stawka. Tak, 520, 1040 żetonów. Chyba jeszcze jakbym wytrzymał z 10 sekund, by było ich troszeczkę więcej. No, ale i tak jest dobrze. Wielka gra i znowu jestem bossem. Halo, serio? Wow. No okej, okay. W
sumie mi to na rękę. Dobra, nie, sekundę przed 3 minutami, no nie wierzę. W sumie gdybym chyba nie poszedł w kierunku ich respa, no to bym wytrzymał dłużej. No ale wiadomo, sprawdzamy sobie cały czas tą mapkę. 1040 tokenów, pięknie. Okej, tym razem bossem jest Nita. Co? Okej, tutaj trochę wpadła w sidła. I ostateczny cios od Farela? Tak. Ojeju, 2.44. Tutaj kokosów nie będzie, niestety. Ile? No ja dziękuję, niecałe 640 za 20 tiketów. Porażka. Kolejny meczyk przed nami i mały Gos Graszeli. No miejmy nadzieję, że faktycznie jest młodym graczem i nie będzie mu za dobrze szło i że zrobimy jakiś fajny wynik. Znowu nie za ciekawy wynik. Kolejna porażka, co się dzieje tutaj? Te szelki są za mocne na ten tryb. Ile? 720 tokenów tylko. Nieciekawie. Powróćmy do skina Jessie Kaczuszki. Tym razem może nam to da jakieś szczęście, nie wiem. Ale ból jest w drugiej drużynie, to chyba nie jest jednak szczęście. 10 HP. Nie mogę go trafić. Okej, Pro Ali go dobił. Minuta 7. Ale tutaj będzie dużo żetonów. Uwaga. 520. 1040, no nawet fajnie. Myślałem, że będzie troszeczkę ich więcej. Znowu musimy odwiedzić sklep. Kupić znowu token doubler, chyba dwukrotnie nawet. Czy nas nie będzie stać? Nie będzie nas stać. No dobra, na razie kupmy raz, zobaczymy ile jeszcze żetonów wydamy. Kolejny meczyk. I bossem, moi drodzy, jest Jessie. O nie, najgorzej. 1%, moi drodzy. No i 3 minuty, 2 sekundy. Ojejku. Ile za to będzie żetonów za taką porażkę grubą? 280... 560 tylko. Ja dziękuję za 20 biletów, 560 tylko... Ach, szkoda słów. Znowu Shelly jest bossem. No widzę, że na tym trybie wszyscy lubią grać Shellką, ale mamy Franka, mamy Rico. Uleczę go jeszcze, uleczę jeszcze raz. Dawaj, lecz go, lecz kaczuszkę. Pięknie. Dobra, moi drodzy, i co my tutaj mamy? Uwaga, uwaga. 440, 880. To też jakoś nie za wesoło. No nic, moi drodzy, po raz kolejny wydaję 50 zł na grę w tym odcinku. Kolejne 170 gemów. No, tak jak mówiłem, zostawcie te chociaż 15 tysięcy łapek. Mam nadzieję, że docenicie taki odcineczek. Ja też jestem mega ciekawy, jak to wszystko podliczymy, ile nam to wyjdzie. A w drużynie przeciwnej, czyli bossem jest PJ Boo. No okej. A nie, Finn JK zabił PJ'a. Ale udało nam się na szczęście to ugrać przed czasem. 800 żetonów, pięknie. Token doublera zostało nam jeszcze 980. 3 mecze przed nami, mamy godzinę 8:50. Powinniśmy zdążyć, moi drodzy, na styk. Tara! Tara jest bossem, o kurcze. Nie no, 5 sekund, ona ma 8%. Myślałem, że jakoś lepiej to nam pójdzie, dawajcie, no. Ona nie może wygrać tego, no halo. Dobra, Rosa wjeżdża. Dawaj, 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 Farel. Rosa, dobij, dobij, dobrze. 2-9, no nie wiem, to jest porażka. To jest chyba porażka. Tak, to jest niestety, nie, udało się wygrać. Myślałem, że to będzie porażką, okej. Ale co to jest, 760 tokenów. To jest żart. Za ile event się kończy? Za 6 minut, odpalamy kolejny mecz, dawajcie, dawajcie. Go, go, go. Jak najszybciej, obym nie był bossem, obym nie był bossem. Nie no, jakaś szelka jest bossem, więc git. Nie, inna Jessie go dobiła. Ale na szczęście udało się wygrać. Ile? 800 stawiam będzie, po 400. 440, o. No to ciekawie. Kolejny, nie, anuluj, wyjście. Wyjście. Nie, no ja zagrałem wielką grę za jeden ticket. No dawaj tym bu, pięknie. 2 minuty 04. Na te bilety nawet nie chcę patrzeć, ile to było. O, 112 poziom, pięknie. No, pięknie. 80 tiketów. Nice. Ostatni mecz za 20. Udało się, moi drodzy, jednak zmieścić. Myślałem, że to ostatnie 20 biletów nie wydamy, ale na szczęście udało i jeszcze jestem bossem. Dobra, postarajmy się tutaj zrobić jakiś naprawdę super wynik. Stajemy sobie z lewej strony, kulturalnie. I tak się zastanawiam, gdzie tu postawić działko, żeby im przeszkadzało, a żeby nie za mocno nie obijali.
Mamy co? Dwa Leony w drużynie. Okej. Okay. Szelka i Leony. No dobra, to nie jest w sumie najgorzej, wam powiem. A może i najgorzej. Jednak w tym miejscu nie było dobrze postawić tę wieżyczkę. Nie wiem, dlaczego ta Nita mnie podjeżdża. Ta Shelly chce mnie ultować, tak zultowała, no ale co to jej dało? Nie za dużo moim zdaniem. Tej Rose się najbardziej się boję, Rose tutaj, wiecie? Ona za mocno mnie obija. Bardzo mocno mnie obija. Inaczej trzeba to rozegrać. Trzeba postawić tutaj chyba jednak faktycznie ulta i tutaj sobie stanąć. No, tu mi nie podejdą na pewno. Niedźwiedź jeszcze nadpobudliwy na mnie wskoczył. No i ta Rose jest najgorsza. Dobra, zmiana kaczuszki na nową. Minuta 22. Resztę ekipy nie widać nawet. No podejdźcie, podejdźcie, podejdźcie ziom. Przed Rose'ą trzeba uciekać. No ta Rose jest najgorsza, halo. Ale ona mnie się uczepiła tutaj. Dobra, tu nic nie zrobi. W sumie może z tej strony niech stoi kaczuszka, czy nie, no ten Leon będzie ją obijał. Mamy dwie minutki. Dobra, stankowała? Tak, moja kaczuszka stankowała tego niedźwiedzia, więc easy. Myślałem, że niedźwiedź na mnie poleci. Dobra. Jeszcze uleczę kaczuszkę, a jak? Po 200 będę ją leczył. Cały czas. Cofnijmy się trochę, postawmy ulta, bo tutaj się robi niebezpiecznie. Ja chcę chociaż 3 minuty wytrwać. No tutaj niepotrzebnie wlazłem w tą nitę. No i ta Rauza będzie mnie tu molestowała mocno. Ała. No i niestety nie udało się wytrzymać 3 minut. Oj, ciężka mapa. Na innej mapie lepiej się rozstawia te armatki, ale i tak generalnie zwycięstwo. I mamy za to ile? 600 tokenów. Pięknie. No to teraz, moi drodzy, zmienił nam się sklepik. Zobaczmy, co my dzisiaj mamy. Niezłe buty, jakieś skiny, w sumie nic ciekawego. Eventy nam się pozmieniały. No to teraz czas podliczyć, jaki zrobiliśmy profit. Reasumując, moi kochani, rozegraliśmy 15 meczy, 5 przegraliśmy, 3 razy byliśmy bossem. Największa ilość żetonów, którą udało nam się zdobyć na token Doublerze, to 1040. Najgorszy wynik to 420 na samym początku, kiedy zapomniałem kupić token Doublera. A najgorszy wynik z token Doublerem to 560. Łącznie zdobyliśmy ponad 12 100 żetonów. Lepiej niż w poprzednim odcinku. W poprzednim odcinku udało nam się zebrać 11 000. Na moim koncie teraz znajdują się 204 skrzynki, a mieliśmy 76, czyli razem łącznie udało nam się wydropić 128 skrzynek. Dajcie znać w komentarzu, czy to jest dobry wynik, czy też nie. Moim zdaniem mógłby być troszeczkę lepszy. Teraz czekamy na nowego zadymiarza, jakim jest Mr. P. Ja już dzisiaj z wami żegnam, moi kochani zadymiarze. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapeczkę w górę, bo w następnym odcinku wydamy aż 400 tyketów na wielką grę. Trzymajcie się, cześć!